Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Rayman 2 Wielka Ucieczka na Dreamcasta. Poprzednim razem w tym let's playu przeszliśmy poziom pod nazwą Menhirowe Wzgórza, byliśmy w Jaskini Złych Snów i walczyliśmy tam z Yano. Dodatkowo zrobiliśmy poziom Świątynia Kamieni i Ognia oraz Wellbay, czyli Zatoka Wielorybów. I coś jeszcze przeoczyłem? Nie, chyba nie. I przy okazji zdobyliśmy nową moc na zasadzie tego, jak zdobyliśmy srebrnego luma, czyli tak zwane charge'owanie trochę pięści, czyli po prostu możemy sobie ładować pięść i potem wystrzelić wroga. I dzisiaj zabieramy się za kolejną połowę gry. Znaczy kolejną, w sumie za drugą połowę gry, dlatego że już mamy pierwszą połowę gry za sobą. Tak, jesteśmy już w połowie gry, proszę państwa, więc myślę, że jeszcze jedna sesja i będziemy kończyć już sobie Raymana 2 Wielką Ucieczkę. Tymczasem wchodzimy do środka i zaczynamy show, jakkolwiek to brzmi. No, mamy tutaj cutscenkę, gdzie idzie sobie, kurde, Robopirat. I co ty chcesz nam tutaj, gościu, teraz powiedzieć? Co ty sobą reprezentujesz? Ja to nagrywam swoją drogą 9 stycznia. Tym razem o godzinie 15. Tak więc... no jak widzicie... dzieje się trochę. Stwierdziłem, że czemu by nie, jeszcze sobie dzisiaj coś nagram. Od razu będzie przy okazji przygotowane co i jak i gdzie. Tak więc nie będzie w ogóle żadnego problemu. A... przynajmniej jutro już, jak jutro będę zabierał się za Raymana 2 na Dreamcasta, co jest dosyć nieuniknione, że raczej na pewno się zabiorę, to jutro sobie już skończę gierę. Aj, kurde, po śmietniku. Śmietnik padł. A więc dobra, robimy właśnie teraz sobie Jaskinię Echa. Czyli jeden z dosyć też fajnych poziomów w grze, muszę przyznać. Bardzo lubię poziom Jaskinię Echa. Aczkolwiek wiem, że w wersji na PS1 jest glitch, który aktywuje się właśnie tylko i wyłącznie chyba w wersji na PS1. Tutaj oczywiście pewności 100% nie mam, ale z tego co wiem, to on był dosyć ekskluzywny dla tej wersji gry. Polega on jakby na tym, że jak wciśniecie pierwsze dwa przyciski, które tutaj widzicie, bo mamy ogólnie 4 przyciski do aktywacji, to będzie coś takiego, że brama wam może się nieoczekiwanie otworzyć. No i troglodyta sobie tutaj, że tak powiem, gryzie śliwę. Wpierdziale śliwę. Przynajmniej trochę na zdrowo będzie. O, przy okazji zabraliśmy tutaj lumka. Fajnie wszystko, ale ja bym sobie spłynął tutaj w dół, ponieważ tutaj na dole mamy coś jeszcze do zrobienia, jak Zami zresztą widzicie. Jak Sami, a nie jak Zami. Jeżeli ja powiedziałem Zami, to bardzo przepraszam, przejęzyczenie weszło tutaj bardzo mocno. Coś, czego ja nigdy nie planuję, a zawsze jakoś lubi mi uprzykrzeć bardzo z życie. Dobra, i mamy kolejny przycisk aktywowany. Tak więc teraz możemy sobie stąd spadać i aktywować dwa ostatnie przyciski. Nie muszę chyba mówić o tym, że w Revolution ten poziom troszeczkę został zrobiony na zasadzie trochę takiego quasi połączenia jaskiń Echa oraz urwiska. Ponieważ tak, nie pamiętam już dokładnie, która sekcja jakby od której odgapiała. No, drzwi są nadal zamknięte, tak więc jak widzicie, no tutaj to niestety nie przejdzie. To nie jest Rayman 2 na PS1, więc tutaj musimy się wstrzymać. Ale kurde, ty, bzit znowu lata. Kurde, ty, za dużo tego bzita, szczerze powiedziawszy. Nie dziwi was też ten fakt, że on coraz częściej występuje w poziomach? No dara, może nie bzit, ale chodzi o moskito, ale... albo komar, chociaż ten komar jest pokolorowany na barwy bzita, więc... mam tutaj jakby podstawy, żeby twierdzić, iż może być to bzit. Chyba że to jest ta sama śpiewka, co w Raymanie 1, gdzie zapomnieli go, kurde, pokolorować. I potem komar, który nie był bzitem, raptem okazuje się, że
Coś a la Bzit to był. Dobra, proszę bardzo. Trzeci przełącznik został aktywowany. Ja w ogóle w poprzedniej sesji nie wiem dlaczego te parę godzin temu stwierdziłem, że to nie jest przycisk, tylko pstryczek. I nie wiem w ogóle, co autor miał na myśli, w sensie co ja wtedy w głowie miałem, mówiąc coś takiego. W sensie, jakby to można powiedzieć, samo tłumaczenie może nie jest złe, ale kurde, jak to brzmi, no pstryczek, ja pierdzielę. No co ja kurde powiedziałem w tamtej sesji, to jest naprawdę głowa mała. Ale szanuję, że tutaj dodali motylki, ponieważ motylków nie było w innych wersjach gry, tak więc szanuję za takie detale. Wiecie, to jest pierdoła, umówmy się, to wszyscy o tym doskonale wiemy, to są pierdoły, na które ja obecnie zwracam uwagę, ale ja wychodzę z założenia takiego, że nawet takie pierdoły potrafią przykuć uwagę twoją, no nie? Że tak zobaczysz, o na przykład widzicie ten kołowrotek, który tutaj sobie wodę zgarnia i tak dalej. To jest pierdoła, ale sam fakt, że coś takiego jest, cieszy mimo co oko. Przynajmniej ja takie coś mam. Wy możecie mieć, mówię, zupełnie inaczej. No i dobra, wszystkie przyciski są aktywowane. Zebraliśmy niewidzialnego luma, ponieważ w ogóle jak widzieliście, nie było widać tego luma, co jest takie dosyć interesujące. Ale no, śmieszna sprawa. Ale można to nawet też dostrzec po tym, że ja nagrywam to tego samego dnia, bo jednak mam koszulę tę samą, to jest raz, a dwa, że cały czas jest tak samo jasno, mimo że jest już 15 i zaraz pewnie będzie ciemno, tak więc no pewnie nam z godzinę zajmie ta sesja, może trochę mniej, bo te poziomy teraz będą krótsze, o wiele krótsze. Najdłuższy poziom to był właśnie Świątynia Kamieni i Ognia, który zrobiliśmy w poprzedniej sesji, a teraz zostają nam same te krótsze poziomy. A jako, że nie robię 100%, to będzie szybka przeprawa. Ale to muszę zrobić. Dobrze. No i przy okazji mamy ten upgrade z życia znowu, bo 40 klatek zniszczone. Czyli mamy już w ogóle połowę klatek z samej gry zniszczone. Tak, 40 na 80, widzicie? I 400 już lumków, tak więc no to jest wynik naprawdę godny. Tutaj oczywiście mamy powrót do The Fairy Glade, czyli Czarodziejskiej Polany, ale my tam nie będziemy wracać, ponieważ nie robimy gry na 100%. Ale dla osób zainteresowanych, to tak jak już niejednokrotnie mówiłem, polecam obczaić Let's Play wersji PC-towej, ewentualnie Revolution, ponieważ tam pokazuje takie rzeczy i pokazuje, co tam ma miejsce i tak dalej. W wersji w ogóle na PS1 nie było jakby tego portalu tam u góry, dlatego że no skoro mogliśmy od razu zrobić 100% i nie musieliśmy wracać, no to po co coś takiego? Więc dlatego się tego pozbyli. No i okej, mieli do tego prawo, no tak jak mówię, no po co dodawać coś, przez co i tak byśmy nawet, nie byłoby sensu nawet tam wracać, więc jakby ja jestem w stanie to skumać. No i mamy kurde trzecią klateczkę i jedziemy do przodu, lecimy, nie śpimy. Uwaga, go, 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 Power Rangers. W ogóle jakie macie wspomnienia z poziomem Jaskinia Echa? Ja mam na przykład takie, że lubię dosyć ten poziom, aczkolwiek były momenty, gdzie ten poziom doprowadzał mnie do szału i to było w sumie genialne, co żeśmy zrobili teraz. Ale niestety zrobiłem rzecz głupią, ponieważ jak widzieliście przed chwilą, no ominąłem checkpoint. A checkpoint jest bardzo ważny. Tam u góry jest klatka, ale my się klatką nie interesujemy, tylko lecimy do przodu. No może nie tak dosłownie do przodu, bo to... Aha, muzyka się zbugowała. Ta muzyka dalej nie powinna tu lecieć, w szczególności, że zginęliśmy, tak więc... A leci se dalej, tak więc okej? Okej, nie mam do tego problemu absolutnie. Lecimy, 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 nie śpimy. Elegancko. Śniegu, kurde, nawaliło, nasypało u mnie, że to jest przegięcie pały, więc cieszę się, że obecnie siedzę se w domku i nagrywam dla was Let's Play. Mimo że nagrywam to z takim, mówię, bardzo miesięcznym opóźnieniem, być mogę to tak powiedzieć. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, ale ten Let's Play, mówię, albo będzie pod koniec stycznia na kanale już tak w całości, bo chcę nagrać go w całości, żeby potem opublikować, żeby nie było akcji, że
No, poczekajcie sobie teraz 2 dni albo 3, że ten, ponieważ muszę nagrać, bo nie mam czasu. A jestem teraz też bardziej żywszy z komentarzem, dlatego że nikogo nie ma, bo ja mam coś takiego, że ja nie mam problemu nagrywać, jak ktoś w domu jest, nie? Żeby nie było, że się źle zrozumiemy, bo nie mam jakiegoś, kurde, z dupy stresa i tak dalej, tylko bardziej mam coś takiego, że lubię, jak jestem sam w domu, ponieważ mam wtedy taką trochę swobodę, bo wiem, że nikt mi nie wejdzie, nie będę musiał cięcia zrobić, wiecie, o co chodzi, dlatego jak jesteście zagrajmerami, to zawsze polecam nagrywać, kiedy jest się samemu w domu. Ewentualnie wyciszyć telefon, jeżeli jakieś niepotrzebne telefony będą. O, i mamy teraz oczywiście cutscenkę. Statek więzienny, liczba tutaj więźniów jest 33524. Całkiem sporo. No i oczywiście brzytwobrody będzie miał teraz Bulldubska. Bulldubska mocny. Nazwał oczywiście swojego podwładnego idiotą, ponieważ Rayman, jak to zostało tutaj powiedziane, ma drugą już maskę i oczywiście teraz będzie wielki pościg za Raymanem. Tu przy okazji sobie lampkę zapalę, bo troszeczkę ciemno jest, a przynajmniej będziecie mnie trochę lepiej widzieć. No i oczywiście nie muszę wspominać o tych nietoperzach, których nie było w wersji PC-towo, PlayStation 2, Nintendo 64 i tak dalej. Więc teraz tak, zaczyna się wielki pościg za Raymanem, dlatego że no, Rayman ma dwie maski, trzeba go unicestwić, bla bla bla. Poza tym on uciekł z więzienia, więc tym bardziej trzeba go zabić i spowodować, żeby już Raymana nie było. No i poza oczywiście tym, że brzytwobrody wraz ze swoimi półgłówkami będą naparzać nas z tego, z bomb, to przy okazji tutaj będziemy mieli jeszcze złowrogie rakiety, które będą chciały w naszą stronę biec. Jak zresztą widzicie, czerwone rakiety, one jedyne czym się różnią to kolorem, bo w zasadzie rakieta jest dalej taka sama, więc nie rozumiem w ogóle, znaczy nie rozumiem, może nie powiem, że aluzji, ale nie rozumiem kompletnie, czym miałyby się te rakiety wyróżniać, skoro te rakiety w ogóle osobowości jakiejkolwiek nie mają, bo są tępe jak rów mariański, więc no cóż, co kto lubi. Aha, i dla ciekawskich, jakby ktoś się pytał, tak, dalej próbuję przejść Turbo Srasha i zaszedłem trochę dalej niż zwykle. Wow, troszeczkę dalej, ale nie poddam się, chociaż przyznam, że gierka, a raczej Turbo Srasha jest bardzo wykańczający psychicznie. Uwierzcie mi, ja skupiam się na tym na tyle mocno, że czasami aż łeb po prostu boli i no... No wchodzi mocna, nie tyle co demotywacja, co mocne wkurwienie, jak widzisz, że po raz kolejny coś, co powinieneś już technicznie i rzekomo przejść, dalej nie możesz przejść, ponieważ jakiś powód konkretny, bo jakiś powód totalnie z dupy. No i przy okazji przed checkpointem zginąłem. Jezu, co tu się dzieje teraz? Czemu ja tak, kurde, lamię? Rayman, co ty odpierdzielasz? Jezus Maria, ty, gadam tutaj o twojej poprzedniej grze, a ty teraz takie akcje mi tutaj robisz, znaczy poprzednie, no okej, bo zaraz tutaj się pojawią osoby, które będą mnie poprawiać. Tak, wiem, że Rayman Redemption wyszedł później, ale chodzi o sam fakt, że to jest Rayman 1, tylko że troszeczkę ulepszony Rayman 1, więc technicznie dalej to jest poprzednia gra. Więc no przykro mi, jeżeli ktoś by chciał mi tutaj powiedzieć, że ale ty się mylisz. Dobra, to bardziej precyzyjnie Rayman z 1995 albo Rayman 1 pasi. A jak nie, to nara. Jak to w niektórych przeróbkach z Iwoną było, pasi. A jak nie, to nara. Nara. Zawsze mnie to śmieszyło, przeróbki z Iwoną najlepsze były. O, i coś, co mi się kiedyś nie udało w wersji PC-towej, teraz zrobiłem za pierwszym razem, czyli po prostu za pierwszym razem nie trafiłem w przycisk. No i na przykład w Jaskini Echa ta sekcja była jako druga sekcja Jaskini Echa. Tak więc mówię, no tam w ogóle kompletnie zremiksowali poziom, no nie? Jaskinie Echa i urwisko. O kurde. Przepraszam najmocniej za nagłe cięcie, ale kurde, kichnąłem. A nie chciałem wam tego pokazywać, no bo kurde, po co? Chyba wszyscy wiemy, jak kichnięcie wygląda.
Chyba, że ktoś jest naprawdę bardzo ciekaw, jak ja kicham, no to wtedy, no nie wiem, no mogę zrobić wam specjalny odcinek, gdzie po prostu wytnę scenę, gdzie kichnąłem i będziecie mieli, kurde. Dla sponsorów, o, sponsorzy kanału będziecie mieli dodatkowy content, co wy na to? Wiem, to nie było śmieszne. Wiem, to nie było śmieszne, ale mnie to bawi w jakimś, w jakimś sensie. O, i złote pięści, widzicie? Elegancko. Wow, uważaj, bo woda się podnosi. Lol, na dwa hity poleciał typ. To niezły, kurde, ziomek. Zaraz się okaże, że ten, że znowu będziemy mieli kolejną dziesiątkę, jeżeli chodzi o klatki. Kurde, znowu upgrade życia będzie. Kurde, ogarnijcie się z tym życiem. Ja mam już wystarczająco życia, żeby, kurde, klepać się z takim brzytwobrodym, kurde. Ale powiem wam szczerze, to mnie zawsze w ogóle zadziwiało w Raymanie dwójce, że zamiast dodać jakiegoś strażnika, kurde, który będzie chciał się z nami klepać, to nie dodali, kurde, Ambera, który w zasadzie skontaktował się z Lee, w sensie Lee się z nim skontaktowała, który nam pomógł w ogóle, gdzie poprzedni strażnicy to w ogóle na nas z mordą wyskakiwali, że co my w ogóle odpierdalamy, nie? A tutaj, kurde, na spokojnie, typ nas zaprowadził, jeszcze przy okazji się w lawie utopił. Takie poświęcenie mocno, za co ja jak najbardziej szanuję. Polecam tego Allegrowicza. Amber, polecam ciebie bardzo serdecznie za to poświęcenie. Bardzo szlachetne z twojej strony to było. Gdyby poprzedni strażnicy byli tacy sami jak ty, kurde, nie? Bądźcie jak Amber. Poświęcajcie się dla tych. Dla takich ludzi jak, znaczy dla takich postaci jak Rayman. Ja wiem, że te kwestie już poruszałem poprzednim razem, ale kurde, sobie naprawdę zastanawia, czemu, kurde, z tego Raymana dwójki na PS1 pozbyli się tych złotych pięści. Przecież, kurde, to jest taka swoboda atakując przeciwników, naprawdę. A ja patrząc szczerze na te pięści w Raymanie dwójce, które rzekomo są lepsze niż złote pięści, tak jak to twórcy tłumaczą, to są, kurde, w totalnym błędzie, bo na przykład te pięści złote można było nie tylko w poziomach znaleźć, ale też można było w poziomach Lee znaleźć, których nie będziemy robili tutaj, bo tak jak mówię, no nie robimy 100%, więc nie będziemy robili poziomów Lee. No to są w głównej mierze czasówki, które tam wiadomo, trzeba Lee prześcignąć i wtedy jak prześcigniemy Lee, to no jest coś takiego, że po prostu możesz zdobyć złotą pięść, jeżeli będziesz miał tam jakiś idealny czas. I w ogóle ta muzyka, która leci w tle, ona, jej tak nie lubiłem. W sensie, lubię ją ogólnie jako soundtrack, ale ja jak byłem mały, słysząc tą muzykę, to taka schiza wleciała totalna. No wsłuchajcie się w ten soundtrack i pomyślcie sobie, czy to trochę takie horrorowe momentami nie jest. A w ogóle jak ten soundtrack brzmi na Nintendo 64, to jest w ogóle beka totalna, nie? W wersji na Nintendo 64 ten soundtrack, to co właśnie teraz tutaj leci, to takie gówno totalne, że oj, szkoda gadać. O nie! Myślałem przez chwilę, że ja spadnę w dół od razu, kurde, ale tu się okazało, że jednak przeżyłem, czyli jak to mawiałem, głupi to ma szczęście, nie? A czemu dalej ta muzyka leci? Haha, przypominam, Rayman na Dreamcasta najlepsza wersja, wcale nie pobagowana, wcale soundtrack się nie baguje, wszystko jest jak należytym porządku, mhm, tak, jasne. A czy w tej bajce ten, smoki przy okazji latały? Bo tak chciałbym, nie wiem, dopytać się. No i to jest właśnie strażnik, z którym byśmy walczyli w wersji na PS1, czyli innymi słowy, ninjos. Ale to jest ekskluzywna walka tylko dla wersji PS1-kowej.
czyli wersji na PS1, innymi słowy, a tutaj to mamy po prostu zwykłą naparzankę z nim w tym oto miejscu, bo tak to byśmy się z nim na początku naparzali w świątyni kamieni i ognia. Kamienia i ognia. No i też dużo robi to, że bomby jednak go unicestwiają, no nie? Gdyby nie te bomby, no to nie byłoby teraz, że tak powiem, tego, co mamy teraz, czyli... no, że on tak szybko życie stracił, nie? O, mamy 20 minut już nagrania, a my kończymy drugi poziom. Jeszcze zostały nam 3 poziomy do końca tej sesji, ponieważ tak... O, i kolejny kryształowy glob. I... Będę na to mówił po prostu kryształowy glob, dlatego że oficjalne tłumaczenie mówi, że to jest kryształowa kula. A to nie przypomina wcale kuli, tylko trójkąt, jak zresztą widzicie. I tak, nie będziemy już lecieli do wioski Globoxa, dlatego że tak jak mówiłem, tam jedyne co robimy to są minigierki, które i tak już wam pokazywałem w wersji na PlayStation 2. I tylko jednego luma nam zabrakło. Ho, ho, kurde. Widzicie, jak ładnie? I teraz... No nie, szczyt świata, ja pizgam. Jezu, wyjebać ten poziom na zbity pysk.